Choć król Salomon nie szczędził środków na budowę świątyni, choć była ona zbudowana z wielkim przepychem, o czym czytamy w dzisiejszym fragmencie Księgi Samuela, to jednak to, co w niej najcenniejsze, było zarazem najprostsze. W arce nie było nic oprócz dwóch kamiennych tablic, które Mojżesz tam złożył pod Chorebem, tablic przymierza, gdy Pan zawarł przymierze z Izraelitami w czasie ich wyjścia z ziemi egipskiej. Bóg przychodzi najczęściej do nas przez to, co małe i proste. I dokładnie tak jest z naszymi świątyniami. Choć one są wyrazem naszej wiary, choć niejednokrotnie zbudowane w sposób piękny, to, co w nich najcenniejsze, to jest to, co proste. Eucharystia, kawałek chleba. Może niech ten dzisiejszy fragment będzie dla nas zachętą do tego, żeby dostrzegać Pana Boga w tym, co najprostsze. W Jezusie Bóg nam pokazuje, że los świata nie jest mu obojętny, nie jest zegarmistrzem świata, który nakręcił to wszystko, co widzimy, nakręcił świat i pozostawił go, oddalając się. Stopami i dłońmi Jezusa widzimy, przemierza świat i dotyka tych obolałych, zranionych miejsc, przynosząc uzdrowienie, przemianę. Z drugiej strony ustawia sobie wyraźne granice. Jeżeli pragnienie uzdrawiania Boga jest tak wielkie, to te granice muszą mieć niezwykle ważny powód, wypływający z równie wielkiego pragnienia. Kiedyś Go poznamy, teraz możemy próbować Bogu powierzyć nasze zaufanie, że to wszystko ma sens, że to wszystko mówi o Jego miłości.